mam taki cykl, w którym sobie lecimy trochę po kroczku, wewnętrzne życie Kościoła. Ja chcę rzucić wam dzisiaj parę haseł. Pierwsza rzecz, gwoli wstęp. Zapiszcie sobie takie trzy fragmenty z Biblii i postudiujcie je. Ewangelia Mateusza, 26, od 6 do 13. Mateusz 26, od 6 do 13. Ewangelia Marka 14, od 3 do 9. I Ewangelia Jana 12, od 1 do 8. Widzimy w tych fragmentach koniec służby Jezusa. I z Jezusa służbą było tak, że im ona szła bardziej do przodu, tym większy nacisk był na tą służbę. Wiecie, jaki jest efekt końcowy. Ale on tam idzie. Na początku nie są takie opresje, jak są później. Później są coraz cięższe. Jest bardzo duży nacisk. Widzimy w tym nacisku takie elementy opresjonujące. Dwa. Taki spisek starszych Izraela. Czyli jest nacisk społeczno-polityczny na Jezusa. Jezus jest ciśnięty od strony faryzeuszy. Jezus jest ciśnięty od strony religijnych kacyków. Cisną go. No i rzecz, która się dzieje w jego osobistym środowisku. Zdrada Judasza. Judasz go zdradza. Jest bardzo ciężko. W tym samym czasie, kiedy jest bardzo ciężko, następują najpotężniejsze cuda, które są przewyższone jedynie poprzez późniejszą śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie i wniebowstąpienie. Na przykład wzbudzenie zmartwych Judasza, przepraszam, nie Judasza, tylko Łazarza i wjazd do Jerozolimy. Czyli wejście w paszczę lwa. On po tych trzech latach, ponad trzech latach w ogóle robienia roboty w Izraelu, w ogóle wjeżdża do Jerozolimy. No, ostatnie miejsce, gdzie on powinien się pojawić. Człowiek przy zdrowych zmysłach po tym, co zrobił, to by tam nie poszedł. Już apostołowie mówili, dobrze, pójdziemy z tobą i wszyscy zginiemy w tym Jerozolimie. Już dobrze, idziemy na śmierć. A on jeszcze ostentacyjnie tam wjeżdża. Nie wiem, czy w ogóle wy to zauważacie, co robi Jezus. Jak kiedyś wam przyjdzie jakiś religijny demon i powie, wiesz, Jezus był taki cichy, bo jest napisane, że jestem cichy i pokornego serca. To sobie przypomni jego działania. To słowo cichy i pokornego serca nie dotyczy tego, co Jezus prezentował na zewnątrz. Jezus siada na osła, zgodnie z proroctwem, tak? I w ogóle środkiem drogi zasuwa w ogóle. Szok. Po bokach ludzie krzyczą, halleluja, chwała, w ogóle wiesz. A on jedzie. Syn Boży wjeżdża do Jerozolimy. A więc widzimy, że przy końcu służby Jezusa jest z jednej strony potężna opresja, z drugiej strony największe cuda i manifestacje. Idzie ku przełomowi. Ku przełomowi. Pamiętajcie, że największe przełomy są poprzedzone największymi opresjami i największym poświęceniem. To tam, gdzie ma być przełom, tak? Pamiętaj, będzie najmocniejsza opresja i ceną będzie najwyższy rodzaj poświęcenia. Niektórzy myślą, że przełom, tak? Ja kiedyś będę to powtarzał na temat przełomu, jeżeli chcecie posłuchać, jak się bierze osobiste przełomy, znajdźcie moje nauczanie na temat przełomów, Bóg przełomów, czy któryś z takich tytułów na YouTube. Przełom to jest złożony proces. Przełom nie polega na tym, że jedynie coś się tam zdarza. Jakaś jedna rzecz. Nie.
Największe przełomy są poprzedzone największymi opresjami i największym poświęceniem. Co się dzieje w tym czasie? W tym czasie następuje pewien incydent w życiu Jezusa, kiedy w jego, do miejsca, gdzie On jest, przychodzi pewna kobieta. Kobieta, która jest kobietą lekkich obyczajów, najłatwiej powiedzieć. Prawdopodobnie ta kobieta to opisana w innym miejscu jawno grzesznica. Marta z Magdali. Tak się nazywała. Marta z Magdali. Nazywają ją Marią Magdaleną. Nigdy nie istniała taka postać jak Maria Magdalena. Istniała natomiast Marta z Magdali. Miejscowość nazywała się Magdalia. Miejscowość, z której pochodziła. To ta kobieta zostaje przez Jezusa uratowana od ukamienowania i uwolniona od bardzo silnego zespołu demonicznego. Jest napisane 7 demonów, z niej wyszło. Tak naprawdę oryginał mówi, że wyszedł z niej 7-raki demon. To mówi oryginał. Czyli co to jest? To nie znaczy, że to była jakaś dziwaczna hybryda demoniczna, tylko cyfra 7 jest tutaj cyfrą określającą pełnię. Wyszła z niej pełnia demonów. Została w pełni uwolniona. Te byty demoniczne, które w niej były, powodowały, że była ona prawdopodobnie prostytutką i robiła też wiele innych złych rzeczy. Bo co ciekawe, prostytutki w tamtym czasie to nie były słabe kobiety. Słaba kobieta, ona się nie nadawała na prostytutkę. W tamtym czasie prostytutki to były jedne z najsilniejszych kobiet. Bo to był jedyny gatunek, w cudzysłowie, kobiet, który radził sobie bez mężczyzn. Rozumiecie? One nie miały nad sobą przykrycia męskiego. One działały samodzielnie. Jedynie prostytutki w tamtym czasie nie były pod autorytetem mężczyzny. To były silne kobiety. Zaburzone, ale silne, miały silne osobowości. To te kobiety i ich siła naturalna doprowadziły do tego, że w Koryncie zaczął się taki kocioł. Tak? Znacie historię. Co ona ma, ta kobieta? Ona tam przychodzi do Jezusa i ona ma ze sobą olejek nardowy. Czym był olejek nardowy? Czym to było? To było coś, co otrzymywały kobiety w tamtym okresie czasu jako dziedzictwo od swoich rodziców. Kiedy dziewczyna wychodziła z domu, kiedy opuszczała dom, to jej rodzice, o ile byli w miarę normalnymi rodzicami, oni jej coś dawali, żeby ona coś miała. Jak wiecie, w tamtym czasie kobiety, one żyły na innym pułapie społecznym. I tak Żydówki miały najlepiej ze wszystkich tych narodów. Żydówki miały największą swobodę działania. Ale tak czy inaczej, były w prawie mojżeszowym takie rzeczy jak oddalenie kobiety, kiedy coś się w niej znajdzie niestosownego. Mężczyzna mógł oddalić swoją żonę bez większych problemów. Stąd kobiety, które wychodziły z domu, zabezpieczały się finansowo. Były takie dwa zabezpieczenia finansowe. Pierwsze zabezpieczenie finansowe polegało na tym, że Izraelitki, młode dziewczyny izraelskie dostawały od swoich rodziców czapeczki. Małe, okrągłe czapeczki obszyte monetami. To były poprzedziurawiane monety. Złote, srebrne. I całe czapeczki były obszyte tymi monetami. Chodzi o to, że kiedy mąż taki popaprany umysłowo mąż odrzucał na przykład po jakimś czasie taką żonę, to ona mogła zabrać ze sobą tylko to, co dostała od swoich rodziców. Więc ona zabierała swoje ubranie,
Więc tak miała, takie miała zabezpieczenie. I też zabezpieczeniem były perfumy bardzo wysokiego rzędu. To nie były perfumy, które kosztowały w dzisiejszym, jak kosztują dzisiaj, 100, 200, 300 zł. Tylko to były perfumy, których wartość na dzisiejsze pieniądze była kilka tysięcy złotych. I to były różnego rodzaju oleje. I ona posiada, ta kobieta, która kiedyś jako młoda dziewczyna odchodziła od swojej rodziny, żeby zacząć nowe życie gdzieś. Ona ma taki posag. Ona wchodzi w te tryby życia i ona staje się prostytutką. Jej życie się nie układa, jak w większości kobiet izraelskich. Natomiast ona nigdy nie rozstaje się z tym, co dostała od swoich rodziców, czyli z tą fiolką nardowego olejku. Jest to jej zabezpieczenie finansowe. Jest to coś, co ona ma na ostatnią godzinę życia. Kiedy wszystko zawodzi, ona może to sprzedać, ona może wyjechać i zacząć życie od nowa. Jest też możliwe, że miała ten olejek nardowy od któregoś z jej adoratorów. Istnieje też taka opcja, że wyszła z bardzo biednego domu od obabranych rodziców i nikt jej nie ubogacił takim posagiem. I ona nabyła taką rzecz, bo ktoś jej tym zapłacił. W tamtym czasie płaciło się prostytutką różnymi rzeczami. Płaciło się jedzeniem, przyprowadzało się tam nawet osły. Dawało się im perły, klejnoty. W tamtym czasie tylko prostytutki wyglądały ostentacyjnie. Rozumiecie? To było widać, że to jest kobieta, która się obnosi ze swoją kobiecością. Ją było na to stać. I nikt jej nie mówił, jak ma wyglądać. I teraz ona posiada coś, co jest dla niej najcenniejsze, co jest dla niej zabezpieczeniem życiowym. I teraz zobaczcie, kiedy ona zostaje uratowana przez Jezusa, ona potem go odnajduje, wchodzi do miejsca, gdzie on jest. Ona rozbija ten olejek i ona naciera jemu nogi tym olejkiem. Wszystko się dzieje w domu u pewnego religijnego człowieka. Ów religijny decydent patrzy na to i jest w szoku, bo ona się tam w ogóle wciera, ta kobieta. Wiecie, inna by się tam nie wdarła. To tylko prostytutka mogła zrobić. To tylko mogła silna kobieta zrobić. Wleść do domu religijnego decydenta. Tak? I zrobić taką rzecz. To trzeba było siły, to trzeba było determinacji. W niej coś musiało być wielkiego, że ona to robiła. Rozumiecie? Dlaczego ona to robi? Ona dochodzi do wniosku pewnego. Oto żyje. Słowa Jezusa, które do niej powiedział: idź i więcej nie grzesz, brzmią w niej jak dzwon. Ona się nawraca. I teraz posłuchajcie, co robi. W tym momencie, kiedy ona się nawraca, powstaje w niej myśl o tym, żeby złożyć swoje życie w ofierze. W niej się budzi wdzięczność. Rozgląda się po swoim życiu. Widzi, że ma coś, co jest bardzo cenne. Ona szuka Jezusa, odnajduje Go, wchodzi tam, obmywa Mu nogi tym olejkiem, który miała na to, aby zabezpieczyć swoje życie w sytuacji kryzysowej i wyciera własnymi włosami. Wiecie, włosy w Piśmie Świętym oznaczają cielesność. Cielesność to fizyczność. Ona składa ofiarę ze swojej fizyczności, ze swojej cielesności. Ona oddaje Mu swoje życie. To jej wylanie oleju na Jego nogi, wytarcie włosami oznacza: Ty jesteś od dzisiaj moim Panem, poświęcam Ci każdy fragment mojego życia.
Nie mam innego Pana, nie mam innego Króla. Chcę dzisiaj do Ciebie mówić na temat służby. Na temat służby w Królestwie Bożym. Będę do Was mówił sporo na temat służby w najbliższym czasie. Ale to, od czego chcę dzisiaj zacząć, to chcę zacząć od tego, czym jest serce sługi. Serce sługi w tym zrozumieniu Ducha Świętego. List do Rzymian 6:22 pokazuje nam, że jesteśmy powołani, aby służyć. Pamiętacie, jak Was uczyłem, że Bóg nie szuka sług. On czyni z nas swoich przyjaciół. Bo przyjście do Boga to nie jest przyjście po to, aby Mu służyć. Przyjście do Boga to jest przyjście do kogoś, kto Ciebie kocha i czyni Cię swoim przyjacielem. A więc nie idziesz do Boga, aby służyć, ale kiedy już przychodzisz do tego Boga, kiedy zaczynasz doświadczać Jego miłości, to w Tobie wzbudza wdzięczność. I wdzięczność, przyjaciele, wyraża się w taki sposób, że chcesz służyć. Każdy normalny, narodzony z Bożego Ducha człowiek chce służyć Bogu. Jeżeli ktoś nie chce służyć Bogu, to jest to zaburzony człowiek. Trzeba go uwolnić i przeprowadzić być może proces uzdrowienia jego psychiki. Albo jest to człowiek, który nigdy Boga nie poznał. To zależy. Ale najczęściej jest to człowiek właśnie bardzo silnie zaburzony. Ja nie chcę dzisiaj mówić o rodzajach służb, bo to w ogóle nie jest dzisiejszy temat. Dzisiejszy temat to jest taki, że normalny umysł, który poddaje się Bogu, zaczyna być wdzięczny za to, że Bóg w jego życiu zaistniał jako Zbawiciel, jako Ojciec, jako Król, jako Pan. I to się wyraża w chęci służenia. Stąd termin w liście do Rzymian, że jesteśmy powołani, by służyć. Ten sam list do Rzymian, 6:19 pokazuje nam, że służba dotyczy całości Ciebie i całości Twojego życia. Całości Ciebie i całości Twojego życia. Dlatego zacząłem od tego wstępu, bo chciałem Wam pokazać, co ona zrobiła. Ona na początku zupełnie się wyłożyła przed Nim, oddając Mu wszystko, co ją zabezpieczało. Oto początek służby. Początek służby to jest przyjście do Boga i położenie przed Nim swojego życia. Życia! Nie pytania, co mam zrobić. Te pytania później. I odpowiedzi później. Nie teraz. Do Boga się przychodzi i mówi się tak. Mam życie swoje. Przełamuję je, tak jak się przełamuje taki flakonik z tymi perfumami. I wylewam swoje życie na Twoje stopy. I ocieram Cię swoimi włosami. Ja oddaję Ci swoje życie już nie tylko jako Panu i Zbawicielowi, ale jako temu, który jest promotorem służby. Rozumiecie? Tak się działa. Serce sługi jest związane z decyzją o tym, że życie swoje poświęcasz. Życie swoje. Życie swoje. Życie to jest Twój czas, Twoje pieniądze, Twoje talenty, Twoi znajomi, Twoja rodzina, Twoje dzieci. Wszystko. Wszystko. Od spodni, tak? Przez samochody i plany życiowe. Wszystko to jest początek służby. Tak się tworzy serce sługi. Religia będzie do Ciebie mówiła, pokażemy Ci hierarchię. Najpierw Bóg,
Otem rodzina, otem kościół. I tak się to wymienia. To religia mówi. Religia. Religia. U mnie taka deska wisi na ścianie w domu i tam jest napisane tak, że ten dom służyć będzie Panu. Taka deska wisi. Rozumiecie? Ten dom służyć będzie Panu. Zawsze. Moje życie zostało poświęcone Bogu. Jestem sługą Bożym z wyboru. Ja wybrałem bycie sługą. Serce sługi to serce Jezusa. Jeżeli chcesz odszukać w sobie najgłębsze aspekty Chrystusowości, to będzie to usługiwanie innym. Dawanie. Dawanie siebie. Chcę, żebyś zrozumiał tą bardzo ważną rzecz, bo to dotyczy funkcjonowania Kościoła. Jeżeli szukasz różnych aspektów Chrystusa w sobie, rozumiesz, to odnajdziesz sługę. Sługę. Jeżeli szukasz aspektów Chrystusa, znajdziesz sługę, który się przepasuje fartuchem i robi jedzenie. Na przykład. Już wspomnieli tutaj, wspomniała Julita Norberta. Norbert, jak przyszedł do naszego kościoła, jak wyszedł z więzienia, prowadziliśmy wtedy kościół w ośrodku dla bezdomnych. Po kilku, nie wiem po jakim tam czasie, po kilku tam dniach przyszedł do mnie i mówi, że on nie będzie wynajmował sobie mieszkania. Ja mówię, to co zamierzasz? A on mówi tak, zamieszkam w tym ośrodku. Patrzyłem na niego. Mówię, w ośrodku zamieszkać? Ale po co? Rozumiesz? A on mówi, że on tam zamieszka i będzie usługiwał tym ludziom. W tym ośrodku był taki oddział, gdzie leżeli tacy ludzie, którzy mieli już takiego ostatniego sortu ludzi. Którzy umierali tam. My ich tam przyprowadzaliśmy do Jezusa. Wielu z nich zostało uzdrowionych. Zawsze mówię, że w tamtym okresie czasu widziałem najwięcej natychmiastowych uzdrowień w moim życiu. Nigdy od tamtej pory nie widziałem tylu uzdrowień natychmiastowych. Nigdy. Widziałem potem dużo więcej uzdrowień niż w tamtym czasie, ale wtedy widziałem natychmiastowych uzdrowień masę. Wiecie dlaczego? Bo tam przychodzili ludzie, którzy nie mieli żadnych szans na nic. Na nic. Widziałem cofające się AIDS w przeciągu dni. Widziałem, jak gruźlica kości zniknęła w ciągu 2 tygodni z kobiety. Kości, które łamały się, kiedy wchodziła po schodach. Tak. Zaczęły się wzmacniać tak, że dzień w dzień do mnie pisała SMS-y. Pastorze, dzisiaj sama zeszłam po schodach. Pastorze, następnego dnia. Sama chodzę po terenie. 3 dnia piszę, pastorze, poszłam na piechotę 6 kilometrów. W ciągu tygodnia jeździła autobusem, wskakując i wyskakując z niego. To był szok. Widzieliśmy, jak kobieta, która miała odmrożone nogi. Czy widzieliście odmrożenia? To nie są odmrożenia, bo się coś zaczerwieniło, nie wiem, jest. Tylko odmrożenie polegające na tym, że odpada ciało. Bezdomna kobieta. Widzieliśmy, jak pod naszymi rękoma znikały odmrożenia i reaktywowała się skóra. To był dla mnie szok. Ja takie rzeczy widziałem na YouTubie. Ale w tamtym czasie widzieliśmy to na własne oczy. I był ten oddział, na którym leżeli tacy ludzie.
I dobrze wtedy powiedział liderce tego ośrodka, że on by chciał, żeby ona dała go do pracy na tym oddziale. A rozumiecie? Na tym oddziale nikt nie chciał iść do pracy, na ten oddział. Nikt. Nikt. Różne rzeczy pewnie widzieliście. Ja tam widziałem ludzi, którzy mieli nowotwory takie, że jak jedli, to im wypadało. A on się nie poszedł zajmować. Myć ich, czyścić. Co może człowieka doprowadzić? Co musi mieć człowiek w głowie, żeby taką rzecz robić? Musi chcieć służyć. Musi się chcieć służyć. Chcieć służyć. Mnóstwo zaburzeń w jego życiu było. Ale było serce sługi. Ja chcę, żebyś zaczął odnajdować takie rzeczy w sobie. Serce sługi. Ja nie mówię o twojej dojrzałości. Ja nie mówię o tym, że ty masz mieć poukładane rzeczy w życiu. Ja nie o tym mówię teraz. Ja teraz mówię o tym, żebyś odkrywał serce sługi. Ja będę ci pomagał w tym. Będziemy oddzielać służenie, które nie jest związane z Duchem Świętym, a jest związane z tym, że próbujesz przykrywać służbą swoje deficyty. Ja ci będę pomagał to oddzielać, ale będę też cię kierował na serce sługi, bo ty masz to już, tylko musisz to oddać. Musisz się nie bać tego, że ta Chrystusowość, która jest w tobie, ona się przejawia przez chęć służenia. Te serce mówi, że człowiek nie jest po to, aby był zatracony. Jak będziesz studiował Ewangelię Łukasza, 9 rozdział, od 52-56 do 56. Zwróć na to uwagę. Nie zatracić człowieka, lecz zachować człowieka. Nie zatracić człowieka, lecz zachować człowieka. Patrz na to. To jest serce sługi. Ta niechęć, aby człowiek jakiś był zatracony. Czym jest głoszenie Ewangelii? To chęć zachowania człowieka, a nie stracenia człowieka. Czym jest chęć uzdrawiania ludzi? To chęć nie zatracenia człowieka, lecz zachowania człowieka. Czym jest pasterstwo? To chęć zachowania człowieka, nie zatracenia człowieka. Po co ja robię inne rzeczy? Bo ja na przykład siedzę z ludźmi i wyprowadzam ich z ich problemów. Dlaczego ja to robię? Bo ja nie chcę, żeby ludzie byli zatracani. Rozumiecie? Serce sługi. W ogóle zależy mi. Rozumiesz? Zależy mi. Mi zależy. To jest Chrystusowość. Chrystusowość. Zapiszcie sobie kolejny werset. Mateusz, 20 rozdział, od 25 do 28. Kiedy będziesz to studiował, przyjrzyj się tym aspektom. Bycie sługą podniesie cię do rangi lidera. To bycie sługą podnosi do rangi lidera. Jezus nigdy nie miał żadnych zastrzeżeń do tego, żeby ludzie byli liderami. Gdy przyszli do Niego ludzie i powiedzieli: Panie, kto z nas jest najważniejszy, pierwszy? Jezus nigdy nie ganił ich za to. On mówi, tylko ma być u was troszkę inaczej. Rozpoznajcie w sobie sługę. A bycie sługą doprowadzi was do bycia liderem. A więc bycie sługą podnosi cię do rangi przywódcy. A druga rzecz to to, że bycie sługą wypycha cię na czoło społeczeństwa. Stajesz się gwiazdą. Nie możesz uciec przed byciem gwiazdą.
Ktoś mówi, Jezus jest gwiazdą. Jezus jest w niebie. Nie mieszaj go w to. Duch Święty jest tutaj na ziemi i jest w ludziach narodzonych z Bożego Ducha, którzy w miejsce Chrystusa poselstwo sprawują. Rozumiesz? Dzisiaj gwiazdą na ziemi jesteś Ty. Wiesz, skąd ja wiem, że jesteś gwiazdą? Bo jest napisane w mojej Biblii, myślę, że w Twojej też, że jesteś światłością świata. Czasami pytam ludzi, kto jest światłością? Ludzie mówią, Jezus. Ja mówię, to jest niebiblijne. Biblijne jest to, że Ty jesteś światłością świata. To Ty masz świecić. Ty masz świecić. Ty nie będziesz świecił, tak? To Jezus nie będzie świecił. Rozumiesz, o czym ja w ogóle mówię? To jest bardzo ważne. A więc bycie sługą wypchnie cię na czoło społeczeństwa. I pamiętaj o dwóch sprawach. Nie bierz przykładu z przywódców tego świata. To nie są dla nas wzory. Oni mogą mieć pewne aspekty, które są wartościowe, ale zasadniczo ich funkcjonowanie nie jest wzorcem. I po drugie, nie oczekuj, by ci służono. Ty służ, nawet gdybyś miał zapłacić za to najwyższą cenę. Ja w ogóle chcę, żebyś po dzisiejszym nauczaniu podjął decyzję, że jesteś gotów zapłacić cenę za usługę. Ja bym chciał, bo ja chcę się dzisiaj pomodlić na końcu tego głoszenia, abyście podjęli decyzję, że nic was nie zatrzyma przed byciem sługą. Że jesteście gotowi płacić cenę. Nie bój się tak modlić. Rozumiesz? Ja zapłaciłem cenę bycia sługą. Drugi list do Tymoteusza. Drugi rozdział, wersety od 4 do 5. Pokazują nam, że aby prawidłowo funkcjonować jako sługa, jest nam potrzebne przede wszystkim totalne oddzielenie. Totalne oddzielenie. Oddzielenie od wszystkiego, co nie jest służeniem. W ogóle nie bój się poświęcić życia, aby służyć. Sukces Twój jest murowany. Ja służę i życie moje rośnie. Służę i rośnie moje życie. Nigdy nie było tak dobrze w naszym małżeństwie, jak jest teraz. Nigdy. Nigdy. Nie ma Agaty, tam coś powiem. Ona nie słucha moich głosów. Jestem bezpieczny. Ja się w niej na nowo zakochuję. Jest to dla mnie rzecz absolutnie nowa. Nie umiem jej nazwać. Ponieważ nie znam też precedensów tego rodzaju. Znaczy, ja o nich słyszałem, ale ja ich nigdy nie doświadczałem, bo tego nie można doświadczyć. To jest trudne. Nie umiem tego nawet do końca opisać. Ale nigdy nasze małżeństwo nie było w tak dobrym stanie, jak jest teraz. Nigdy nie było też w tym małżeństwie tyle prawdy, ile jest teraz. My naprawdę w ogóle siebie nie oszczędzamy. Trzeba by nam się przyjrzeć, jak my żyjemy w ogóle. Jakie by rozmowy ze sobą prowadzimy. To jest w ogóle człowiek. Kosmos w ogóle. Niektórzy po takich rozmowach, które my przeprowadzamy ze sobą, to by się nie odzywało 3 miesiące do siebie. Naprawdę. A my je prowadzimy w drodze na nabożeństwo na przykład. Nie znaczy, że są słodkie rzeczy wszystkie. Nie są. Są trudne też sytuacje. Ale generalnie jest to, że totalne oddzielenie nigdy nie przyniesie porażki do Twojego życia. Ludzie myślą, jak ja się totalnie oddzielę, aby służyć, to życie moje runie. Nic nie runie. Budujemy, będąc sługami. Sukces powstaje, kiedy jesteś sługą. Parametry serca sługi. Chcę, żebyście umieli to rozpoznawać.
Po pierwsze, to jest poświęcenie właśnie. Poświęcenie. Poświęcenie. Szukaj tego sobie. Poświęcenie. Chcę się poświęcić. Złożyć się w jakiejś ofierze. Taki plan mam na rzecz. Po drugie, decyzyjność. Sługa ma być decyzyjny. Bo to on decyduje. Nikt za niego nie decyduje. W ogóle, zrozumcie mnie, Bóg nie będzie was pchał do służby. Bo Bóg nie buduje sług, On buduje przyjaciół. On cię nie będzie pchał, więc musisz zdecydować. Trzy to jest odwaga. Służba wymaga odwagi. Cztery to jest wytrwałość. Wytrwałość. Tak? Czyli trwanie mimo problemu. Sługa się nie wycofa. Sługa jak koń do przodu idzie. Piąta rzecz to jest wierność. Czyli kiedy się bierze za coś, tak, to jest wierny tej rzeczy. To było świadectwo dzisiaj powiedziane, że przyszedł do kościoła. Julita mówiła i przez rok był kiblem. Był wierny w tym. Szósta rzecz to jest posłuszeństwo. Sługa to jest posłuszny człowiek. Buntownicy nie są sługami. Nigdy. Siódma rzecz to jest rozwój. Sługa się rozwija. Rozwija się. Człowiek rozwijający się. Ósma rzecz to jest nowatorstwo. Sługa jest otwarty na nowatorstwo, na nowe zjawiska. Wiecie, zauważyliście, my w tej wspólnocie robimy cały czas jakieś nowe rzeczy. Jesteśmy otwarci na to. Często nie wiemy, do czego to nas doprowadzi. Jakbyś mnie czasami zapytał, Artur, ty jesteś w ogóle pewny, do czego to cię doprowadzi? Ja mówię, wiesz co? Tak nie do końca. Jakbyś tak, ja w ogóle ryzykuję bardzo często, wiesz. Nie mówię też o tym nikomu, bo się ludzie poprosili, wiesz. Wiesz, ja kiedyś taki jeden pastor, było ich tam 50 osób w kościele i ten pastor dostał objawienie, żeby zbudować wielki budynek kościoła, nie? Na kilka tysięcy ludzi. I wyszedł przed kościół i powiedział, słuchajcie, nawet nie wymagam od was, żebyście wierzyli ze mną o to. Zrobię to na podstawie własnej wiary. Proszę was o jedno, nie ucieknijcie. W ogóle biorę się za to, nie? Tak bywa. Dziewiąta rzecz, to jest radykalizm w prawdzie. Sługa Boża jest radykalny w prawdzie. Radykalny. Dziesiąta rzecz, to jest miękkość w kontaktach. Sługa, on idzie służyć, a więc jest miękki. Miękki. I jedenasta rzecz, to jest wolność w relacjach. Znaczy, że sługa, on się nie wikła w różne rzeczy. Nie wikła się w relacyjne sprawy, które mogłyby go zatrzymać. Nie wikła się. Jak wygląda życie sługi? Po pierwsze, to jest zorientowanie na Boga. Co to jest zorientowanie na Boga? Przede wszystkim to jest deklaracja dostępności, krótko powiedziawszy, Panie, jestem i jestem gotów. Gotowe jest moje serce. Tak? Dalej to jest przebywanie z Nim. Klasyczne rzeczy. I decyzja o ostatecznym autorytecie Bożych wskazówek, to znaczy o tym, o czym mówiłem na początku. Sługa wie, że prawda to prawda i koniec. I nie mówi, zobaczymy, jak Pan zadziała. Tak? Dlatego prawda to prawda. Boża wytyczna to Boża wytyczna. Boża zasada to Boża zasada. Następną rzeczą, która dotyczy życia sługi, to czystość umysłu. Słudzy dbają o czyste umysły. Sługa to nie jest człowiek, który zanieczyszcza sobie głowę niepotrzebną wiedzą, zbędnymi informacjami. Absolutnie. Często rozwój w Duchu Świętym jest okupiony, wiecie czym? Stratami. Przestajemy się interesować pewnymi rzeczami, pewne rzeczy w ogóle znikają w nas. Rozumiem. Następna rzecz to jest selekcja kontaktów i relacji. Sługa nie ma komfortu relacjonowania się z każdym i kontaktowania się z każdym. Wybiera to, co służy, tak, jego usłudze. Jeżeli pojawiają się ludzie, którzy nie służą jego usłudze, to się z nimi nie relacjonuje, nie kontaktuje. Następna rzecz to współpraca oparta na przyjaźni. Takich osób szuka sługa. Współpracowników, ale w oparciu o przyjaźnienie się z nimi.
Następnie to jest odporność na lęk przed stratą. Sługa nie mówi głupawych sloganów pod tytułem, tak, że będę odnosił tylko i wyłącznie sukcesy w życiu. Ogłasza sukces nad swoim życiem, ale kiedy zjawia się porażka, to on nie wycofuje się i nie mówi, o, zdarzyła się porażka. Absolutnie. Następna rzecz to jest dostępność dla ludzi. Sługa nie ucieka przed ludźmi. Rozumiecie? Izolacja to nie jest coś, co będzie prowadziło twoje życie do usługiwania. Tak? Tak zakony powstały. O, słudzy Boże mówią, zakon. Wy tam siedzą. I tak służą, mówi, my służymy Panu przez milczenie. Oni milczą Panu. Na przykład. Rozumiesz? Przecież wiecie, jakie cyrki robili w życiu ludzie. Dawali się zamurować. Mówi, my tam służymy Panu. Zamurowali nas. Dają nam pokrętę chleba przez 20 lat przez dziurę. Następnie to jest brak stronniczości. Sługa jest zorientowany na prawdę, nie jest stronniczy. Czyli kłania znowu to, co mówiła dzisiaj Julita. Rodzina według ciała, tak? Przychodzi i mówi, no, twoje służenie to licuje w nas. Wiesz, co mówi sługa? Wasze niesłużenie licuje we mnie. To wy robicie mi wstyd, że nie chodzicie z Bogiem. Wy. To wy mojemu nazwisku robicie. O, to ty nosisz nasze nazwisko. To było przed nawróceniem. Teraz to wy kalacie mnie tym, że nie służycie Panu. Rozumiesz? To się tak mówi. Następnie to jest niebranie pod uwagę jakości człowieka. Czyli służymy człowiekowi, a nie jakiemuś człowiekowi. Rozumiecie? Ja nie mam względu na osobę. Po prostu. I myślę, że dlatego też byliśmy tak pokierowani przez Boga, żeby pierwszy kościół założyć w ośrodku dla bezdomnych. Powiem ci tak, jak spędzisz parę lat z bezdomnymi, tak? No to w zasadzie z każdą grupą ludzi sobie poradzisz. Bezdomny to jest przeciwna konstrukcja. Na przykład przyjmuje Boże manifestacje momentalnie. Uzdrowienia, cuda i tak dalej. Tak? Ale żeby poszedł do pracy, to ty musisz za niego, proszę ciebie, modlić się stawienniczo. Ja miałem większy problem z przekonaniem kogoś, żeby zrobił dowód osobisty. Rozumiesz? Ludzie byli chrzczeni w Duchu Świętym momentalnie. Chodźcie, słuchajcie. Tam, w tym naszym pierwszym kościele, to było tak, że tam nie było osoby nieochrzczonej w Duchu Świętym. Ale to nie można, byli chrzczeni w Duchu Świętym miesiącami. Oni byli twardni ochrzczeni wszyscy. Kilkadziesiąt osób. Ja chodzi, mówię, teraz będę kładł na was ręce i będziecie wszyscy mówić w innych językach. No my dobrze. W ogóle nie ma problemu. Pyk, pyk. Jeden wiek. Dwa dni nam zajęło, wszyscy ochrzczeni w Duchu Świętym, dziękuję uprzejmie. Ale potem było, wiesz, trzeba do pracy iść. Ale no... A ja bez po polsku. Dowód trzeba było. No ale to wiesz, gdzie ja muszę pojechać, żeby dowód wyrobić ją? Do nowego dworu! A do Pińskiego. A my byliśmy, nie wiem ile, 15 kilometrów, 10 od nowego dworu Pińskiego. Rozumiesz? A to trzeba pojechać! Zdjęcia zrobić! No? To jest człowiek. Nie ma problemu, on uzdrawiał zaraz chorych, wypędzał demony, prorokował człowieku, ale on dowodu nie był, nie był. Szok! Po prostu. Nie branie pod uwagę jakości człowieka. Następna rzecz. Sługa zgadza się na każdy rodzaj warunków życia. Posłuchaj, to jest bardzo ważna informacja. Serce sługi zgadza się na każdy rodzaj warunków życia. To znaczy sługa, on jest w swoim sercu, tak, zdecydowany na to, że będzie mógł mieszkać zarówno w kartonie, jak w pałacu. I jest gotowy na mieszkanie i w kartonie, i w pałacu. Nie, że tylko w kartonie, nie, i w pałacu, i nie, że tylko w pałacu. No jak z Agatą jeździliśmy na usługi w Polsce, Sara była malutka, braliśmy ją pod pachę, byliśmy 10, 11, 12, 14 dni w trasach.
Jak była jedna usługa dziennie, to uznawaliśmy to za dzień wolny. Zazwyczaj mieliśmy kilka usług dziennie. Ja osobiście nie wytrzymywałem więcej niż trzech. Nie byłem w stanie wytrzymać. Widzieliśmy naszą córkę, która była maleńka i w jednym z miejsc usnęła podczas uwielbienia na kolumnie. Nie było stojaka, kolumna stała na podłodze, tak? I Sarcia tam sobie siedziała przy tej kolumnie, tak? To a propos tego, jak się mówi, że u nas jest w kościele głośno i że dzieci mogą głuchnąć. Sara leżała na kolumnie. Widzieliśmy, jak spała na progu, w ogóle kładła sobie swój plecaczek pod głowę i spała gdzieś na progu, w ogóle wiecie, od małego. W każdych warunkach, w każdych warunkach. Byliśmy w takich miejscach nas kładziono spać. Ja będę was uczył tego, jak należy traktować sługi Boże. Uważam, że każdy pastor powinien troszeczkę się zapoznać z życiem objazdowego ewangelisty, to by zobaczył, co to w ogóle za historia jest. Że jedziesz przez kawał ziemi, tak? A oni nawet nie uważają, że powinni dać ci pieniądze na zwrot za koszta. A ty w tym samym namaszczeniu, w którym jesteś, masz tam usługiwać. Wiesz, o co chodzi? Bo podjąłeś deklarację przed Bogiem, że jesteś sługą Bożym. Rozumiesz? Kiedyś jednemu człowiekowi Bóg zadał pytanie, jak modlił się, Panie, chcę mieć służbę, która będzie ogólnopolska. I Bóg do niego powiedział, dobrze. A czy jesteś gotowy z jednym moim słowem przejechać pół Polski za swoje własne pieniądze? On powiedział, jestem. On powiedział do niego, to będziesz mi służył. Notowaliśmy w takich warunkach, że nie wiedzieliśmy, tak? Co tam w ogóle trzeba zrobić, żeby się położyć spać? Żeby cię drobne robaki nie zderzały. Tak traktowali Boże sługi. Rozumiesz? A więc życie w każdych warunkach. W każdych. Zgoda na to. Następnie świadomość wojny. Słudzy rozumieją, że toczy się wojna. My jesteśmy synami pokoju, ale to my jesteśmy synami pokoju. A wokół jest wojna, ty, człowieku. Rozumiesz? Ty jesteś synem pokoju, w tobie nie ma wojny. I ty też nie toczysz wojen. Ty bierzesz autorytet w imieniu Jezusa. To jest wielka różnica. Nie walczysz z diabłem, nie tłuczesz się z nim. Panujesz, zapanowujesz. Ale wokół jest wojna. I na wojnie nie jest przyjemnie. Następna rzecz to szybkość w pokucie. Sługa to jest mistrz świata w pokutowaniu. Sługa pokutuje momentalnie. Sługa to nie jest człowiek, że choć się obraża na kogoś, że focha ma. O, mam focha. Tak mnie potraktowali w kościele, nie przyjdę do kościoła. Ludziom coś powiedzą w kościele, krzywo, nie przyjdę, to on nie przyjdzie do kościoła. Nie ma tu miłości. No i koniec, no i co mu powiesz? No i już. No nie ma miłości, no i dobra, no to nie ma. Jesteśmy przecież normalnie sektą, która zajmuje się wyłudzeniami finansowymi. I to tyle, nie wiem, to każdy wie. To ja nie wiem, to trzeba się z tym oswoić na początku. Nie ma miłości. Nie. Szybkość pokucie. Szybkość pokucie. Pamiętam, jak byliśmy w jednym miejscu, Sara została z taką koleżanką w domu we dwie. Splądrowały torebkę mojej żony, wydobywszy stamtąd wszystkie kosmetyki. Siedziały, jak wróciliśmy do domu, to one we dwie siedziały w wannie, człowieku. Były wymalowane tym, co w ogóle miały tam, skórki po bananach w tej wannie, jakieś ogryzki, człowieku, w takim czymś siedziały. I akurat, kiedy my wchodziliśmy, to ta koleżanka sypnęła Sarze w twarz talkiem. Sara w ostatniej chwili zdążyła zatkać oczy. Jak odjęła ręce, my wchodziliśmy do tej łazienki. Wyglądała jak miś panda. W ogóle nie. Ale pamiętam, tamta siedziała, w drugiej stronie wani, ja mówię, jaki kocioł. I pamiętam, my wchodzimy, wiecie, znowu Sary. Mówi, tato już jej przebaczyłam. Rozumiesz, to dopiero talkiem dostała w twarz. Szybkość pokucie. Szybkość. Sługa musi to zrozumieć. To nie ma takiego czegoś. Tam cię ktoś obraził, zrobił, napluł ci w twarz, oszukał, najfajniejszy brat w Chrystusie, to dopiero chodzi, twoim zadaniem jest natychmiastowe przebaczenie, a jeżeli upadniesz, to natychmiastowy powrót przez krzyż. Sługa nie siedzi w kanale tydzień, dwa. Sługa jak upada, tak?
to musi się nauczyć korzystać z krwi Jezusa w 15 sekund. Obmywam się w krwi Jezusa, wstaję i idę co dalej robić? Służyć! W środku wszystko jeszcze Cię może potępiać, możesz po prostu w środku być jeden wielki kłębek potępienia. Ale coś Ci powiem. Czy Cię diabeł potępia, czy Cię nie potępia, tak? To nie ma to wpływu na Twoje namaszczenie. A na pewno nie na serce złożyć. Chyba, że się tu poddasz. Nie poddałeś. Następna rzecz to jest pracowitość. Pracowitość. Słudzy Boży to ludzie pracowici, to nie są lenie, którzy mówią, tak, że coś się teraz wydarzy dla nich. I na końcu chcę pokazać Wam wrogów Bożych służb, takich głównych. Pierwsi wrogowie Bożych służb, Bożych sług. Właśnie pierwsze rzecz to jest potępienie. Potępienie będzie chciało zniszczyć Twoje życie. Większość Bożych sług, kiedy wchodzą w potępienie, wycofują się ze służby. Upadłem, leżę, ja mówię, wstań. Gdzie tam leżysz? Ale ja upadłem. To wstań, ja nie wiem. Czy to jest jedyna w ogóle informacja, jak ktoś leży, to wstań. No tak? No ja nie wiem, to takie proste. Upadłeś, to wstań. Nie, on jeszcze musi poleżeć. Muszę się potępiać troszeczkę, jeszcze się wytarzam w gnoju i dopiero potem wstanę. Mówię, ale to przez ten czas, tak? Ludzie do piekła będą szli, jak ty będziesz tarzał się w swoim potępieniu. Może w ten sposób spojrzysz na życie. A może w ten sposób? A może tak? Moim zdaniem to dość piorująca sytuacja. Twoje potępienie, tak? Wspomaga piekło. Im dłużej trwasz w potępieniu, tak, tym bardziej wspomagasz Lucyfera. Jesteś satanistą. Kiedy żyjesz w potępieniu, stajesz się satanistą w swoim zachowaniu. Wspomagasz Lucyfera. To prosta sprawa, ponieważ nie służysz. A więc nie ratujesz ludzi przed piekłem, a więc jesteś wspólnikiem złego. Logiczne. To jest fajne, ja kocham logikę w ogóle. To w ogóle piękna sprawa jest. Druga rzecz to są frustracje. Albo mi nie wyszło. To się nie biorę znowu. A, bo ja miałem takie doświadczenie, wyszło, nie, to ja się nie, absolutnie, bierzesz się. Nie definiują Cię upadki i nie definiują Cię porażki. Rozumiecie, to jest bardzo, żadnych frustracji, nie rozważamy takich rzeczy. Po trzecie, to jest kontrola, czyli czary i manipulacja. Słudzy Boży są atakowani przez czary i manipulacje. To jest bardzo szeroki temat. Ja Was proszę, to przesłuchujcie moich głosy na temat czarów. Co to jest w ogóle? Co to są czary? Jak czary wpływają na ludzi? Ja naprawdę jestem dzisiaj w stanie powiedzieć, i to nie jest żadna megalomania, tak przetrenowałem temat czarów, że nie można mnie zaczarować. Więcej. Ja byłem czarownikiem. I ja się rozprawiłem z czarami, żeby nie czarować innymi ludźmi, innych ludzi. Wy wiecie, jak mi było ciężko nie czarować ludzi? To było naprawdę dla mnie trudne. Ja stoczyłem w ogóle batalię z tym. Dlatego też my mieliśmy takie podejścia. Ja miałem na przykład kilka razy w życiu styczność realnie z duchem Jezabel. Z realnym, nie tam takim, jak tam ludzie gadają, tam wiesz. My mieliśmy przypadki takie, że kobieta w duchu Jezabel, która była 20 parę lat starszą kościoła, liderką, tak? Podczas usługi mojej, tak? Stała, bo mnie pastor zaprosił bez jej wiedzy. Ona sterowała całym kościołem przez 20 parę lat. Poprzedni pastor umarł na zawał serca przez nią. Tak go doprowadziła, to był Jezabel była. Jak usługiwałem, to był kościół baptystyczny. Ludzie zaczęli być masowo chrzczeni w Duchu Świętym i uzdrawiani. Przyszedł głuchy, zanim zdążyłem się o niego pomodlić, odzyskał słuch. I ona nie wytrzymała. Wybiegła z tego spotkania, bo chciała, a była taka, ona bardzo taka zacna była, zacna kobieta z wyglądu, wiecie, taka w ogóle, wow.
Ona wybiegła przed kościół, takiego czegoś nie wiem. Ona stała przed kościołem na schodach, na ulicy i tak się darła, mówi: nie będę tego tolerować! Dorosła kobieta w szlakiecie, rozumiesz, o co chodzi? Na schodach kościoła. Duch Jezabel. Po tym słowie kościół się rozpadł. Została Jezabel, jej mąż i jeden starszy zbor. Reszta wyszła, łącznie z pastorem. I założyli drugi kościół. Jezabel. Ale Jezabel nigdy nie utrzymała się w moim życiu. Dlatego, że uodporniłem się na czary. Następny wróg sług Bożych to perfekcjonizm. Perfekcjoniści. Ludzie do uwolnienia. Rozumiecie? Przesłuchajcie, warowni perfekcjonizmu. Jeżeli odnajdujesz najdrobniejszą formułę perfekcjonizmu w sobie, musisz wystąpić przeciwko temu jako przeciwko złu strasznemu. Następnie, poleganie na człowieku. Na człowieku, czyli na naturalnej zdolności. Sługa Boży nie polega na naturalnych zdolnościach. Sługa Boży wykorzystuje naturalne zdolności, ale nie na nich polega. Następna rzecz to wygodnictwo. Wielki wróg Bożych sług. Wygodnictwo. Próba funkcjonowania w wygodnym życiu. Następna rzecz. Wielki wróg Bożych sług, tak? Wbrew wszystkiemu to jest sukces. A powiedzieć wam dlaczego? Bo jak przychodzą sukcesy, to wiele Bożych sług zwalnia. Zwalnia. Nie zwalniaj. Sukcesy będą cię ścigać, bo jesteś skazany na sukces. Ale sukces nie może cię zwolnić. Nie może cię zwolnić. Jeżeli jesteś w pędzie Bożym, to sukcesy będą murowane. Różnego rodzaju. Ale niech to niczego nie zmieni. Tak? Dalej służ. Następnie to jest niecierpliwość, czyli chęć, aby wszystko od razu się działo. Sługa Boży działa w sposób cierpliwy, wiedząc, że rzeczy są rozłożone w czasie. Następna rzecz to światowe metody, które będą cię ścigały i będą ci proponowały rozwiązania, które robi świat. Mamy wykorzystywać pewne metody, które są w świecie, ale pod autorytetem naszym, a nie brać je i po prostu stosować. Wiecie, ile dzisiaj się kościołów zakłada na zasadach poświęcenie tego, jak działa świat? Ludzie. I kościoły sobie funkcjonują, to są te kościoły, no, takie bytnie, no. Następnie to są kompromisy. Kompromisy zawsze będą przychodziły i mówiły do Bożego sługi, że spójrz na nas, wejdź w nas, co ci zależy, czyż jest łatwo. Następnie to jest przewrażliwienie. Boże sługi to są ludzie, których ściga przewrażliwienie. Rozumiesz? Na przykład wścibskość. Boże słudzy, wielu ludzi zaczyna przechodzić z takiego miejsca dbałości o drugiego człowieka we wścibskość, czyli próbują do ciebie wsadzić nos w każdy element. Ja zawsze mówię, poczekaj. Wejdź w miejsce potrzeby i zobacz, gdzie jest dalsze miejsce potrzeby. Ale nie ruszaj miejsc, w których nie ma potrzeby. Następnie to jest złość. Złość. Złość przychodzi. Julita ci opowiadała o złości. Boże sługa, głosi Ewangelię. Nie chcą się w ogóle nawracać. Siedzą i opowiadają o pierdolach. Tam mówi o Jezusie, tak? A tam rozmowa może, wiesz, kupiłem taki sweter, a ja takie spodnie. Szok! Tak? I co się wzbudza? Złość. Ale trzeba natychmiast taką rzecz okiełznać. Następnie to jest wyniosłość. Krótko powiedziawszy, im będziesz większym sługą, tak? Tym będziesz większym liderem. I będziesz bardziej z przodu. Pamiętaj, i diabeł przychodzi i mówi, jesteś ważniejszy. Wtedy ja zawsze do niego mówię, posłuchaj, jestem większy, a to jest zasadnicza różnica. Nie ważniejszy, tylko większy. Dalej widzę, lepiej słyszę, jestem przywódcą. Atrybuty przywódcze mi towarzyszą. I następnie to jest poniżanie się. I to jest drugi kanał. Ja bym przychodził i mówi, jesteś sługą Bożym, to
to mieją sobie zdanie jako szmacie. Niech wycierają tobą teraz wszyscy buty. Nie. Jest taka piosenka. Brzmi ona mniej więcej tak. Opuścił tron, dzieckiem był, na ziemię zszedł, swą chwałę skrył. I potem jest, to Pan nasz Bóg, to sługa król. Pan nasz Bóg, sługa król. Pan nasz Bóg, sługa król. Ty musisz zrozumieć, że ty jesteś sługa król. To jest równorzędne. Jezus myje nogi uczniom w jakim momencie swojej służby? Kiedy wie, skąd przychodzi i dokąd idzie. Czyli ma świadomość, że jest królem. No to teraz za szmatę i można mieć nogi. Tylko królowie nadają się do tego, żeby bez poniżenia mieć nogi innym. Jak nie masz świadomość, że jesteś królem, to zawsze będzie ci towarzyszyło poniżenie. Taka myśl, och, myję nogi. I to co? Ale król tak nie powie. Rozumiesz? Ja dzisiaj chcę wam rzucić te zajawki, żebyście zaczęli odnajdywać w sobie serce sługi. Żebyście zobaczyli, gdzie Chrystusowość ma miejsce. Tak? Ponieważ chciałbym, żebyście byli ludźmi, którzy zrealizują się w służbie Bogu. Żebyście się zrealizowali w służbie Bogu. Żebyście wykonali konkretny bieg w życiu. Nie dlatego, żeby się Bogu przysłużyć, nie żeby Go zadowolić, nie. Nie żeby zatkać swoje deficyty, nie. Ale dlatego, że ten świat potrzebuje Jezusa. Ten świat Jezusa potrzebuje, On Ciebie potrzebuje, Ciebie. Ty jesteś jedynym Chrystusem, którego spotkają Ci ludzie. Rozumieć? Chrystus w Tobie, nadzieja chwały. Miejsce Chrystusa, poselstwo sprawują się. I musisz zrozumieć, jak ogarniać serce sługi. Wstańmy proszę. Ojcze, dziękuję Tobie za ten dzisiejszy dzień, za ten czas, Ojcze, który mamy teraz razem. Dziękuję Tobie za te słowa. Ojcze, ja modlę się teraz i dziękuję Tobie za ludzi, którzy podejmują teraz decyzję, że kładą życie swoje w służbie dla Ciebie. Ojcze, my dziękujemy Tobie, że Ty nie jesteś tym, który chce służenia. Ale Ojcze, my deklarujemy swoją służbę. My jesteśmy tymi, którzy są Tobie wdzięczni. Każdy aspekt naszego życia, Ojcze, jest po to, aby uwielbić Ciebie naszym służeniem. Ojcze, my wywyższamy Ciebie za to. Dziękujemy Tobie za to, że ten Kościół to ludzie służby. Ojcze, dziękujemy Tobie. Ojcze, i my jesteśmy gotowi płacić każdą cenę, aby służba nasza, Ojcze, była skuteczna, silna, mocna, zostawiała konkretny ślad. Ojcze, uwielbiamy Cię za to. Ojcze, modlę się o każdego człowieka tutaj. I chcę, Ojcze, aby serce sługi w tej chwili piło coraz mocniej w ich piersiach. Ojcze, ja chcę w imieniu Jezusa, aby mentalność bycia sługą przenikała ich życie, Ojcze. I dziękuję Ci za to, że Ty mnie zawsze wysłuchujesz. Amen.